Przez ponad ćwierć wieku Franciszek Strugała piastował stanowisko burmistrza Czarnkowa. W kolejnych wyborach samorządowych wygrywał bezapelacyjnie większością głosów mieszkańców. Tym razem czarnkowianie nie zagłosują na niego. No. Nic złego nie mogę na niego powiedzieć. Nic kompletnie. Oby taki się dostał teraz. Nastąpiły ogromne zmiany na terenie Czarnkowa. I to dzięki burmistrzowi i jego kadrze. No, duże zmiany są, deptak i ten plac, i fontanny i tak dalej. Dobry gospodarz, niech mógłby jeszcze być. Burmistrz zdecydował się odejść na emeryturę. Jak to się mówi, opuścić stanowisko, podobnie jak sportowiec, w pełni formy. I myślę, że tak jest. Przez wszystkie lata swojej pracy dla Czarnkowa startował spod skrzydeł Komitetu Jutro dla Czarnkowa. I to właśnie z tego komitetu Franciszek Strugała popiera kandydata na swoje obecne stanowisko. Andrzeja Tadle, obecnego przewodniczącego Rady Miejskiej w Czarnkowie. Doświadczenie dobrej współpracy z panem przewodniczącym. Widziałbym go na tej funkcji w kolejnej kadencji, bo wiem, że będzie kontynuatorem tego, co się zaczęło. Andrzej Tadla od lat związany jest z lokalnym samorządem. To właśnie znajomość potrzeb mieszkańców i sytuacji finansowej miasta zdaniem obecnego burmistrza ma pozwolić na stabilny rozwój Czarnkowa. W tej kadencji plan kadencyjny praktycznie, który został zapisany przez Radę, został wykonany i to jeszcze z nawiązką, także udaje się wypracować w Radzie takie zadania, które są w stanie włodarze miasta zrealizować. Kontynuować, ale także wprowadzać innowacyjne rozwiązania w mieście chce także obecny wicestarosta czarnkowsko-trzcianecki. Jacek Klimaszewski podjął decyzję, by ze starostwa powiatowego przenieść się do urzędu miasta. Widzę, że w samorządzie, dlatego że w mieście można jeszcze dużo poprawić, nadać mu inną drogę, inne kierunki z funkcjonowania. Jest jeszcze dużo rezerw, które Czarnków powinien wykorzystać. Jednym z głównych celów Jacka Klimaszewskiego ma być m.in. rewitalizacja parku Staszica, który od wielu lat służy mieszkańcom jako miejsce wypoczynku i imprez plenerowych. Kandydatura Jacka Klimaszewskiego popierana jest przez Platformę Obywatelską. Faworytką Polskiego Stronnictwa Ludowego na fotel burmistrza Czarnkowa jest jedyna kandydatka na to stanowisko, Ewa Kozłowicz. Pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej i w Samorządzie Terytorialnym od 90 roku. Posiadam doświadczenie. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej to moje miejsce pracy, ale tam pokazałam, że nie tylko realizacja rozdawnictwa pieniędzy, ale też nowatorskie rozwiązania. Kierowniczka czarnkowskiego MOPS-u na swoim koncie ma także wiele inicjatyw społecznych, takich jak wózki na pokład, morsowanie czy pchli targ. Do walki na stanowisko burmistrza chce stanąć także Piotr Pawłowski, wieloletni radny miasta Czarnków. Moim priorytetem jest zrównoważony rozwój. Będę wspierał inicjatywy proekologiczne i prozdrowotne. Dla mnie burmistrz to odpowiedzialność i służba. Kandydat startujący z listy Komitetu Czarnkowianie jest popierany przez partię Prawo i Sprawiedliwość.